na początku roku, na Wielkanoc, przeglądając Facebooka, natrafiłam na Stowarzyszenie Paczka dla Bohatera, no i napisałam tam do organizatorów, czy w Częstochowie jest ktoś, kto się tym zajmuje, jeżeli nie, to ja bym bardzo chętnie się podjęła, tylko takimi małymi krokami, bo nie wiedziałam, jak to się u nas przyjmie. No wiadomo, seniorzy są jakoś objęci jakąś pomocą, ale mówię, kombatanci, no zobaczymy. No i właśnie na Wielkanoc pozyskałam 10 adresów kombatantów. Przerosło to w ogóle chyba wszystkich oczekiwania. Było bardzo dużo paczek. Każdy kombatant dostał po 5 ogromnych takich po brzegi wypełnionych środkami czystości i żywnością trwałą paczki. No i w tym roku na Boże Narodzenie również się podjęłam organizacji. No i jest bardzo duży odzew, tak samo. Bardzo dużo szkół się włączyło, osób prywatnych, firm. Magazyn jest tak samo jak i na Wielkanoc w Komendzie Straży Miejskiej. Także podziękowania ogromne dla komendanta, ponieważ również będziemy rozwozić radiowozem Straży Miejskiej razem ze strażnikami po kombatantach. I tam jest też ten magazyn, gdzie można dostarczać paczki, ale wcześniej trzeba się ze mną skontaktować. No właśnie, jak można jeszcze pomóc i czy jeszcze można? Można, oczywiście. Dary zbieramy do 15 grudnia od 11 listopada, także można jak najbardziej jeszcze organizować zbiórki. Tylko trzeba się po prostu ze mną skontaktować, żeby przywieźć to do komendy, a na co dzień można zostawić to w Anusz Widelec na Racławickiej 18, gdzie w każdą akcję się włączają i tam zawsze magazynujemy różne rzeczy, zresztą dla dzieci też można tam zostawić, oraz w GTW Finanse w alejach, w pierwszej alei, także można też tam te rzeczy zostawiać. No, żywność trwała, środki czystości, no to, co chcielibyśmy sprezentować naszym dziadkom na Boże Narodzenie.